Podczas minionego weekendu krośnieńscy policjanci ujawnili 6 kierujących, którzy zdecydowali się usiąść za kierownicą po alkoholu. Do najpoważniejszego zdarzenia drogowego z udziałem pijanego kierowcy doszło w sobotę 29 lipca około godziny 14:30 w miejscowości Zręci. Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że 49-letni kierujący Toyotą stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi, uszkadzając słupki oddzielające jezdnię od chodnika na odcinku kilkunastu metrów. Badanie stanu trzeźwości obywatela Ukrainy wykazało około 2,8 promila alkoholu w jego organizmie. 61-letni pasażer samochodu został przewieziony do szpitala. Policjanci zatrzymali prawo jazdy nietrzeźwemu kierowcy, a on sam trafił do policyjnego aresztu. Teraz krosno.pl. Obserwuj nasz profil i bądź na bieżąco.